Twój spokój mnie przyciąga, jest dla mnie jak bezpieczny azyl. Gdzie jest twoja pełnia? Widać wszystko lepiej, jaśniej. Twoje piękno mnie przyciąga, choć na sobie mam grube warstwy strachu przed odrzuceniem. Wiem, że w tobie mam bezpieczny azyl. Mam wrażenie, że mnie nie ma, mimo że mnie dobrze widać. Grube warstwy niepewności przytłaczają. Jak się pozbyć, jak się pozbyć ich? Nie chcę więcej już oceniać, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Grube warstwy niespełnienia zakrywają oceany piękna, piękna. Twój spokój mnie przyciąga, jest dla mnie jak bezpieczny azyl. Gdzie jest twoja pełnia? Widać wszystko lepiej, jaśniej. Twoje piękno mnie przyciąga, choć na sobie mam grube warstwy strachu przed odrzuceniem. Wiem, że w tobie mam bezpieczny azyl. Musi we mnie być coś więcej, jeśli jestem częścią ciebie. Nie opuszcza mnie nadzieja, tylko coraz mocniej tęsknię za tobą, tęsknię. Twój spokój mnie przyciąga, jest dla mnie jak bezpieczny azyl. Gdzie jest twoja pełnia? Widać wszystko lepiej, jaśniej. Twoje piękno mnie przyciąga, choć na sobie mam grube warstwy strachu przed odrzuceniem. Wiem, że w tobie mam bezpieczny azyl. Twój spokój mnie przyciąga, jest dla mnie jak bezpieczny azyl. Gdzie jest twoja pełnia? Widać wszystko lepiej, jaśniej. Twoje piękno mnie przyciąga, choć na sobie mam grube warstwy strachu przed odrzuceniem. Wiem, że w tobie mam bezpieczny azyl. Moi drodzy, w tym dzisiejszym utworze, który już tam wysłuchaliście w jakiejś części, na pewno zauważyliście, jest taki motyw przewodni, motyw, który jest bardzo poruszający i w ogóle dla mnie ten kawałek jest bardzo poruszający. Motyw, który się wiąże z poczuciem bezpieczeństwa, który się wiąże z azylem. Azyl to jest taka przestrzeń, to jest takie miejsce, gdzie człowiek się nie boi, gdzie człowiek często uciekając przed czymś, znalazł w końcu schronienie.
Kochani, zobaczcie, że my mamy w życiu bardzo wiele takich sytuacji, takich stanów, takich myśli, takich w ogóle całych jakby życiowych sytuacji po prostu, gdzie żyjemy w ciągłym strachu i lęku. I nawet kiedy nie ma takich rzeczy konkretnych, których się boimy, to boimy się zazwyczaj na przyszłość albo wymyślamy różne strachy. Ja mam wrażenie, że strach jest taką nieodłączną rzeczą, która towarzyszy człowiekowi. Kiedyś sobie pomyślałem, że jednym z powodów strachu, oczywiście na pewno są takie konkretne powody, nie? Bo się coś dzieje, bo po prostu coś trudnego przed nami stoi. Ale jednym z takich powodów jest po prostu działanie złego, tylko nie działanie złego na zasadzie jakiegoś tam nękania strachem, tylko po prostu działanie w postaci grzechu. Zobaczcie, co robi grzech z człowiekiem. To jest w ogóle bardzo ciekawe. Człowiek, który grzeszy i który ma świadomość tego, że grzeszy, bo oczywiście można tą świadomość wyprzeć z siebie, można udawać, że nic się nie dzieje. Ale człowiek, który grzeszy, wie, że jego życie jest jakby narażone na zagładę. Zobaczcie, że w momencie, kiedy popełniamy grzech, szczególnie grzech ciężki, nie, wchodzimy w coś bardzo złego, to wiemy, że to nas może doprowadzić do zagłady, do piekła, do bycia bardzo daleko od Pana Boga. Zobaczcie, że jednym ze skutków grzechu jest po prostu strach. Szatan wszystko, co robi, wszystko, co próbuje zrobić, to zawsze próbuje w nas wzbudzić nasze oddalenie i dystans od Boga. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że kiedy myślę o azylu, a szczególnie w tym kontekście też grzechu i takiego strachu, który jest w nas, to jest jedno słowo, które bardzo mi pomaga, bardzo mi pomaga. Lubię o tym często mówić. W języku hebrajskim jest bardzo piękne słowo rachamim. No jedno z najważniejszych w ogóle słów biblijnych. Rachamim to znaczy miłosierdzie. To jest taka miłość Boga, który się pochyla nad słabością, nad grzesznością, nad bylejakością, nad nędzą człowieka. Tym jest wyrażone rachamim. To jest po prostu totalne takie pochylenie się Boga nad nami. Takie, że Bóg się zniża bardzo nisko, żeby z mułu, z błota wyciągnąć kogoś. Ale co bardzo ciekawe i to mnie właśnie bardzo ujmuje, to samo słowo oznacza łono. Rachamim to jest jednocześnie miłosierdzie i jednocześnie łono. Pomyślałem sobie kiedyś, że oczywiście nie tak wprost, ale w pewnego rodzaju symbolem. Kiedy Żydzi się modlą do Boga o miłosierdzie, no modlą się, tak jak wszyscy wierzący, modlą się zmiłuj się nad nami, modlą się okaż nam miłosierdzie, modlą się ześlij nam miłosierdzie i tak dalej, bądź miłosierny dla nas. To pomyślcie, że w ich języku, skoro to samo słowo oznacza miłosierdzie i łono, to oni de facto prosząc o miłosierdzie, proszą o, no, o łono. Co to znaczy? No proszę o wejście do łona Boga. Kochani, gdyby szukać takich najbezpieczniejszych miejsc na świecie, nie? Takich oczywiście trochę symbolicznych, no to myślę, że jednym z najbezpieczniejszych miejsc na świecie jest łono kobiety, jest łono, w którym jest dziecko, nie? Zobaczcie, Żyd, kiedy się modli, to prosi właśnie o to. Prosi, że chce wejść do tego miejsca, gdzie jak dziecko jeszcze nienarodzone, czuje się totalnie zabezpieczone, jest karmione, jest bezpieczne, nic mu tam nie grozi. No jest po prostu chowane w cieple i w miłości, nie? Pod sercem, jak mówimy. Zobaczcie, Żyd, kiedy się modli o miłosierdzie, to prosi bardzo prosto. Prosi o wejście do łona. Co to znaczy? Kochani, jedynym azylem na grzech, który budzi w nas strach, jego konsekwencje budzą w nas strach i lęk, jedynym miejscem ucieczki jest Boże miłosierdzie. Kochani, jeżeli trwamy w grzechach i nie oddajemy tych grzechów Panu Bogu, jeżeli nie pozwalamy, żeby nas zabrał w miłosierdzie, czyli zabrał do łona, zabrał do tego azylu, to będziemy do końca życia żyć przerażeni. Kochani, widziałem wielokrotnie, zdarzyło mi się być przy wielu śmierciach, nie jestem księdzem, więc często wzywają do umierającego człowieka. Najbardziej przerażeni są ludzie, którzy umierają w takim poczuciu, że są bardzo grzeszni. Jeżeli wtedy są jeszcze mądrzy, bo potrafią, to wołają księdza, nie, żeby ich wyspowiadał. Ale widziałem wielokrotnie straszne przerażenie w oczach człowieka, który wie, że całe życie był w grzechu, teraz umiera i wie, że co to będzie, jeżeli ja w tym grzechu umrę. I to nie chodzi, kochani, o żadne straszenie, tylko naprawdę grzech właśnie to w nas robi. On budzi przerażenie, bo wiemy, że to nas unicestwi. Jest tylko jedna ucieczka, jest tylko jedno miejsce, które sprawia, że się poczujemy bezpiecznie. I to jest miłosierdzie. Bóg mówi, chodź. Ja ci zabiorę wszelki strach, który pochodzi z tego grzechu. Dlatego, że ja ci zabiorę te grzechy. Już nie będziesz się musiał bać tych grzechów. Kochani, ja kiedy patrzę na swoje życie, mam wiele grzechów. Bardzo wiele ich popełniłem. Niestety pewnie jeszcze popełnię. To bardzo mi daje niezwykłą ulgę i właśnie poczucie bezpieczeństwa to, że Bóg swoim miłosierdziem mnie zabrał. Ja się czuję bezpiecznie, bo skutki tego mnie nie dosięgną, bo On
On to zabrał. Chciałbym żyć całe życie w łonie Boga, czyli chodzić w ogóle jak dziecko pod sercem matki. To myślę, bardzo piękny obraz. Prośmy dzisiaj o taki azyl, o takie miłosierdzie, o takie poczucie bezpieczeństwa.